Proszę państwa, jakże miło mi jest was powitać w ten piękny dzień, godzina 9:09, prawdopodobnie słuchacie tego już oczywiście trochę później, ale idealny moment, idealny czas, idealny element gry wstępnej. Salespresso, czyli rozmowy przy kawie o sprzedaży. Czasem mnie ponosi w tym Ciekawy Ciekawe ten entuzjazm. Biorąc pod uwagę, że siedzisz na dół, już dobrać, piąte... Nie, słuchaj, piąte razy nie, ze mną siedzi. siedzisz. Szkodzi, ale <laughs> dzisiaj mam wyjątkowy dzień. Dziś jestem pobudzony, radosny. Poza tym będziemy puentować. Chciałem powiedzieć, to jest ostatni moment, kiedy się z Tobą spotykam. <laughs> no nie. Oczywiście. Nie. Michał Biernacki jest moim gościem. E, Cześć, nasz Darku. partner biznesowy. Mój wspólnik zresztą. Również. Cześć. Dobra, Michał. Mówiliśmy... Do tej pory przez te nasze cztery spotkania głównie o tym, co mogło nie pójść dobrze, czyli co poszło źle, co, co było tą kłodą, o którą żeśmy się potknęli skórką do, do, do banana, żeśmy banana. się ostatecznie wypierdzielili na spotkaniu. Mhm. Ale, no, wypierdzieliliśmy się już na tym spotkaniu i teraz trzeba sobie jakoś poradzić. To znaczy, no, już okej, okay, za późno, pobite gary, mleko się rozlało, już kontraktu nie zrobisz, bo już nie zrobiłeś. Jesteś w sytuacji, w której klient ewidentnie Cię nie słucha. Daje ci sygnały, lepsze lub gorsze, że po prostu naprawdę nie jesteś tu miłym gościem. Albo cię krytykuje, albo ci rzuca głupie pytania. No, jakby czujesz wszystkimi możliwymi porami, neuronami i snapsami, że coś jest nie tak. Coś musisz zrobić. Proszę uprzejmie, kolega Michał Biernacki powie Państwu, w jaki sposób poradzić sobie z tą sytuacją. Słuchaj, Tyle. wiesz co, wydaje mi się, że mimo tego takiego Wielkiego problemu, który być może tam się zadział, czasami proste rozwiązania są fajnym sposobem na poradzenie sobie z tym. No ciekawe, co kolega Biernacki uważał. No, no uwaga. znaczy albo inaczej, to trochę tak jak wiesz, u nas w Sandlerze, jak się mówi, jest to proste, ale nie jest to koniecznie łatwe. No tak, tak. I teraz o co mi chodzi? Jak widzisz, że jest kłopot, to chyba pierwszą rzeczą, którą można zrobić, to jest zauważyć. Banalnie brzmi? no banalnie, ale teraz nie tylko zauważ, tylko. Powiedz, co widzisz. No tak, Proszę tak. Państwa, to zatrzymajmy się na chwilę, bo ja tak ewidentnie czuję, widzę, słyszę po braku Państwa pytań, jakichkolwiek reakcji, no że no nie idzie to w dobrą stronę. I teraz zobacz, to trochę wymaga odwagi, bo to wiadomo, nie jest jeszcze jakiś tam szachmat, nie wygrywam od razu po tym tekście, ale może po drugiej stronie nagle się pojawi. No wreszcie. Ale Ulga. No tak, ale wyso... Mam nowe otwarcie. No tak, ale wyso, bo to ty, tak dojść do tego na porządku dziennym, jakby to było taki piece of cake. A tak nie Bo to z jest. czasem się staje, prawda? Ale nie wiesz, co bo to, no tak, widzisz, to jest, bo to, bo to trzeba też rzeczywiście na wiele sposobów zrobić. Ja na pewno, tak jak powiedziałem na początku, powiedziałbym, że z 90% przedstawicieli, doradców, konsultantów, mhm. jak zwał, jak zwał, spróbuję domknąć to spotkanie jakoś, to znaczy jakoś je przeżyć. Czyli przejść, zamknąć, podzie, pożegnać się i mieć takie poczucie, że pewnie nic z tego nie będzie, no ale jakoś przetrwa. Natomiast to, co ty powiedziałeś, wymaga ogromnej odwagi, bo ja muszę rzeczywiście, znaczy odwagi, ale też umiejętności. Bo zresztą, teraz mogę, mogę, to, może u, mogę użyć tej naszej klaryfikacji, proszę Państwa. Bardzo przepraszam, ale mam wrażenie, coś tu nie poszło dobrze. Znaczy, mam wrażenie, że entuzjazm i Wasza uwaga, drodzy Państwo, nie do końca. No dokładnie jakoś tutaj jest aktywna, czy na wysokim poziomie. Co się wydarzyło, prawda? Mogę zauważyć. Ale mogę powiedzieć to, co powiedziałeś, na przykład mogę powiedzieć tak, że mogę nawet jakąś historię z drugiej ręki przywalić i powiedzieć, szanowni Państwo, bardzo przepraszam, no nie chcę absolutnie tutaj jakoś dezorganizować Wam waszego spotkania, ale zwykle ale jednak tak. jest tak, że jeżeli nie wiem, rozmawiamy i właśnie nie ma zainteresowania, albo głównie są pytania krytyczne, to często może po prostu chodzi o to, że nie wiem, Namówiłem Państwa na spotkanie, na którego tak naprawdę nie chcieliście być, albo mówię o rzeczach w taki sposób, który kompletnie Wam się nie podoba. Co jest nie tak? I ja jestem ciekaw. Teraz to... dodaję jeszcze nawet wiesz, komentarz. proszę Państwa. Jeżeli tak jest, to proszę powiedzieć, dla mnie to jest ok. Ja zwróć uwagę, tak trochę dajesz taki też to, komfort, czyli taką prawo zachętę, do żeby Ci to powiedzieli. A bo powiedzmy... to teraz nie o to chodzi, też mi się wydaje, co jest dosyć ciekawe. Niektórzy mają to, właśnie jak wywołałeś to prawo do niej, niektórzy ludzie w sprzedaży. Bo nie chcę teraz generalizować handlowców, bo jak wiesz, to mogą być key menedżerowie, managerowie, doradcy, ludzie ogólnie zajmujący się sprzedażą, mają coś takiego, że rzucają nawet to prawo do nie. Proszę Państwa, bo jak nie, to nie, tak w uproszczeniu, ale de facto tego nie, nie chcą usłyszeć, bo się boją. Więc trochę trzeba dać takiej komfortowej no ale... zachęty, żeby jeżeli jest na nie, niech Ci powiedzą, bo być może jak się dowiesz, w czym tkwi problem... Będzie ci łatwiej sobie no tak, z tym poradzić. To zgoda, pełna zgoda. Prawo do niej, jak już tu niedawno zresztą na, na, na temat prawa do niej rozmawiali, to jest po prostu podstawa podstaw. Ale wiesz, przede wszystkim chyba chodzi o to, to co powiedziałeś innego ważnego, yy, że ja naprawdę trochę muszę zauważyć i podzielić się tym, że proszę państwa, chyba nie do końca to spotkanie przebiega tak, jak byście chcieli. Nie tego się państwo spodziewali. Trochę nie tego się spodziewaliście. Trochę mam wrażenie, że też bardzo to dywalujecie. Co zrobiłem nie tak, prawda? Albo gdzieś. Zwróć to... uwagę, jest cienka linia, też tu trzeba uważać z tą odwagą do co powiedzieć. No. Bo ja mogę powiedzieć: Mam wrażenie, że nie udało mi się Was zainteresować, a mogę popełnić błąd, mam wrażenie, że mnie nie słuchacie. No tak, to, to czuję, że to już tak, leci tak. nie w tą stronę, więc też na pewno trochę takiej inteligencji, czujności, sprawności językowej, no dyplomacji. No tak, ale zobacz, teraz, zobacz, ale zobacz, bo zobacz co. Ja jestem ciekaw, My o tym mówimy. Miałeś kiedyś taką sytuację realnie, że tak zrobiłeś i coś z tym się stało? Wiesz co, bywało oczywiście, że tak. Nawet bym powiedział całkiem często, co trochę pokazuje, że i tak gdzieś była pokpiona sprawa na poziomie pewnych przygotowań, ale jak już to się wysypało, no to trzeba było ratować. I zauważyłem, że to działa taka zasada, ale nie do końca jakby opisana gdzieś w tych naszych podręcznikach, książkach. De facto takie słowa piosenki mi się kiedyś przypomniały. Były takie mhm. nazwij rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. I słuchaj, ja tak Mocno żyję tą zasadą, że jak nazwiesz pewien problem, ale nazwiesz go bardzo wprost, tak. czyli jeżeli ktoś ma problem, nie będziesz mu mówił, że ma challenge, tak w, w, trochę w tym żarcie, jakby będąc, powiesz rzeczywiście, na czym Twoim zdaniem kłopot w tej sytuacji polega. I jeszcze wiesz, że weźmiesz winę na siebie, tak dając ludziom możliwość wyjścia z twarzą. Ja być może podpółem sprawę. Może dotknąłem tematu, który w ogóle nie, nie powinien się tu pojawić. Może zadałem o dwa, trzy pytania za dużo, może dotknąłem zagadnienia, które jest niezręczne. Może mówiłem o tym w taki sposób, że wy już w ogóle straciliście zainteresowanie. Tak, by... może Ale za byś... dużo informacji. Ale w tego... stopę. To prawda. Natomiast byle byśmy też tego nie zagadali, bo czasami mamy taką sytuację. No że teraz byś... wymieniałem Tak, przykłady. Ale wiesz co, ja ci powiem, że na przykład mi się zdarzyło. Yy kilka razy mm -hmm. zastosować tą strategię i mam z grubsza dwie reakcje były. Jedna była naprawdę dla mnie trudna, bo ktoś mówił, proszę Pana, tak szczerze mówiąc, to, to przyszedł faktycznie Pan jak telemarketer. Przyszedł Pan tutaj kompletnie nieprzygotowany. Mam wrażenie, że Pan nie ma pojęcia, czym tak naprawdę my się zajmujemy i co jest naszą specyfiką. I jeszcze na dodatek uważa Pan, że jest Pan premium produktem, prawda? I powiem Ci... Oczywiście, można powiedzieć, no dobrze, panowie, co zrobiłem w takim razie nie tak do końca? Które, wiesz, mogę pójść, ale było mi cholernie przykro i wstyd. I to jest w ogóle taka sytuacja, że rzeczywiście trzeba się czasem z tym zmierzyć. A druga reakcja, słuchaj, w ogóle kompletnie po no drugiej tym, stronie, była taka, była taka, jakby oni dostali reprymendę, wiesz, trochę tak, było, panowie, może ja po prostu was namówiłem na spotkanie, boście się umówili, w sumie tak naprawdę ani to nie jest priorytet, ani czas. I tak to powiedziałem mniej więcej. O nie, przepraszamy, panie Darku, nie, bo akurat mamy trudną sytuację, tutaj gdzieś cały czas jesteśmy myśleli, że Jest pożar wiem, dzieje się. Wiesz, I naprawdę oni się przywołali sami do porządku, bo akurat na szczęście to nie było tak, że coś zrobiliśmy niedobrze wcześniej i teraz poniosłem tego konsekwencje, tylko rzeczywiście akurat aktualnie coś się wydarzyło. Ale powiem ci jeszcze jeden pomysł. Myśmy nie tak dawno temu tutaj mówili o tym termometrze sprzedaży no i też możesz spróbować tu proszę Państwa, tak widzisz, że coś nie szybka tak jest sonda. taka trochę sonda, słuchajcie zwykle w połowie rozwiązania czy w połowie prezentacji robię taką, takie zatrzymanie szybka kontrolka, mały checkpoint, checkpoint. Jak, jak mi idzie tak mi idzie, no właśnie, tak jakby od jednego do dziesięciu, nie masz wrażenia, że to też jest wartość, że ktoś powie Panie Michale no dwójka i to naciągana jak, jak Pan mówi, jednego do dziesięciu no ale zobacz, znowu, może jest Ci przykro może jest wstyd ale póki jesteś na spotkaniu jeszcze coś możesz zrobić. Otóż to, czyli, proszę Państwa, mam jeszcze 10 minut. No, to że przynajmniej, to... żeby tych kolejnych 10 minut nie zmarnować, to dopytam, gdzie był błąd? No czego tak. zabrakło? Czemu dwójka, czemu tak? Czemu, czemu dwójka, tak iś, słabo, słabo, ewidentnie tak. To znaczy, że naprawdę pokpiłem sprawę. No ale co ja mogę zrobić, żeby jeszcze jakoś ale zmienić? To, i, I mi się razy zdarzyło, że właśnie to, 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 to przede wszystkim w tych relacyjnych sytuacjach, jak, jak coś nie zagrało, i ktoś ma szansę powiedzieć, panie Michale, no bo coś tam pan nie zrobił. I jak on już to wypuścił, to wtedy nagle inni zaczynają z tego jakoś słuchać. Wiesz, że jakby już powiedziałem, co mam do powiedzenia, temat jest jakby zaorany, zamknięty, idziemy dalej. Czyli wiesz, takie zatrzymanie jest zawsze, nawet takie trochę kuśtykające, lepsze niż klapki na oczach i po prostu za, zamiatam pod dywan i idę jak czołg. Trochę nie widząc, że jestem w dupie po prostu. No i dlatego właśnie wróciłbym do tego, co mówiłeś, żeby przeżyć spotkanie. Bo zwróć uwagę, jeżeli ktoś na przykład ma jeszcze 12 minut do końca spotkania, bo tak się umówił. No jakoś trzeba przeżyć, to zobacz, w jakim to się stresie dzieje. A ten stres dodatkowo będzie napędzał niechęć tego prezentera, sprzedawcy do kolejnych tego typu spotkań. Ludzie po drugiej stronie mają dodatkowo wzmocnione przekonanie, no trzeba się nie spotykać z handlowcami, sprzedawcami, z konsultantami, bo to właśnie zawsze tak się kończy. Więc ja tak naprawdę nawet szkodzę w ogóle całej tego typu sytuacji. A plus jeszcze rzecz taka, że ja, ja naprawdę tam się mogę pocić. Kolejny slajd, i tak mnie nikt nie słucha, ale prezentuję, bo to bez sensu. To jest bez sensu. I teraz pytanie: Co jest bardziej odważne? Odważne bardziej jest ciągnięcie tej prezentacji, którą wszyscy mają, jak powiedziałeś, w dupie. Może jednak bardziej odważne będzie powiedzenie, proszę Państwa, bo to stop. Stop no. klatka, nazwanie, znaczy wiem, czemu, do wiesz, pytanie. Od... Trochę zmierzenie się z problemem sytuacji. Nie, wyciągnięcie czegoś nie jest aktem odwagi, tylko raczej desperacji albo jakiegoś takiego już, nie wiem, z, 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 zagonienia. Ale wiesz, co? Ja przypomniałem się teraz jedna rzecz. Ja, I ona by się tutaj idealnie sprawdziła. To jest taka rzecz, którą kiedyś mnie ktoś kiedy, uczył, jak mi pokazywał, że takie tyki sprzedażowe, bo zawsze było tak. Nawet jak Cię nie proszą, a czy nie, nie, nie proponują, to ich poproś o kawę. No bo dopóki kawy nie wypijesz, to Cię nikt nie wyrzuci. W związku z powyższym, w najgorszych sytuacjach zawsze już powie się, Pani Michale, a kawkę jeszcze mógłby Pan zrobić? Proszę Pana, dwie. Zawsze masz wtedy chwilę jeszcze, żeby z tego wybrnąć. Czyli wybranać. kupujesz sobie czas, Skupujesz ale to już jest taki czas. trochę nyk. Słuchaj, tonący wszystkiego, wiesz o tym wiadomo. No dobra, proszę Państwa, nie wiem jak e, Wy będziecie sobie radzić z sytuacją e, trudną i na ile skorzystacie z naszych inspiracji, no niemniej jednak tyle mieliśmy do powiedzenia, co mieliśmy do powiedzenia. Michał, ja Ci bardzo dziękuję za Twoją e, tutaj wizytę. Ja Tobie za zaproszenie, jak zwykle miło i wesoło i mam nadzieję, że też coś mądrego udało nam się powiedzieć. Do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.